pamiętaj, w środku, jak będziesz wchodził do walki, przypomnij sobie, że chciałeś tu być. Po to tu jesteś. A ja już jestem mocny, nie? Już jestem najmocniejszy na tej sali, to jest niemożliwe. Koordynujesz ciosy, ręka, noga, poruszanie się, nawet nie same ciosy, ale samo poruszanie się ręka, noga w różnych ćwiczeniach. Dobra. Więc stąd gardę przyjmował. Tu musisz ją domknąć. Tu jest strzał. Pach! Pach! Raz. Prodanisko i na całą długość uderz. Dwa. Znowu zachowuj rękę tu, nie dosięgniesz na przeciwnika. Nie rób zamachu do tyłu. Okej, okay. Czyli po prostu stajesz ręką, pa! Okej, okay, dobra. No. Dokładnie. Dobrze. To musiałeś gdzieś trenować, bo widzę, że ci ręka chodzi nie, że tak, tylko jest raz, raz. Nie, bo na trzech nie. No to raczej widzę, że trenowałeś. Nie no. No właśnie, że jakieś treningi zrobiłeś, to wiem, nie? Za dwa, trzy. Dużo ścienia po prostu się bije. Ja po prostu jestem zaj***, nie? Dobrze. To i dobrze, na razie starczy, wystarczy. Przyznam, że faktycznie wygląda to dobrze. Że myślałem, że będzie jak na pierwszy trening, ale jest przyzwoicie. Dobre. Ale lepiej patrzę, że bym powiedział. Nie, przepraszam. Wszystko było dobrze. Dobrze to wygląda chyba. Dobrze, tak. Dobrze. Co każdy cios starał się zrobić uniki. To jest najważniejsze, nie? Nie, słabo. Gardę puszczam przy ciosach. Bardzo mocno, jak się odpalam, to garda mi leci w dół, nie? Akcję zaczynasz z dystansu i wchodzisz, prawda? Prostym, okej. Okay. Nie możesz stać w dystansie przeciwnika, jak zaczynają. Bo radę sobie przeciwni. 4, 3, 2, 1, już. Dobrze to wygląda. Bijesz płynnie, nie boisz się przyjąć, jak ja biję. Nie powiedziałbym do tego, nie powiedziałem, że nie trenowałeś i że na pewno nie zrobiłeś trzech treningów, ale jak tak, to szapoba, to jest naprawdę dobry, nie? 20 dni do walki, kurwa, leki muszę brać i trenować nie mogę. Jakbyś brał leki, to byś mu zdrowie już, a że leki nie brał. Biorę leki cały czas. Tak, okay. Cały czas leki robi, brał cały czas leki, to już by się zjadła. Cały czas mi to od tygodnia bierzesz leki i masz pełne opakowanie. Ostry pluje krwią 3 tygodnie przed walką. Jest coś najważniejsze w każdym sporcie. Determinacja, upór. Ten gość, kur... Nie ty. Ten gość. Tak naprawdę wychodząc na walkę, ja będę walczył z samym sobą. Ja nie będę walczył z nim, tylko będę walczył z samym sobą. A jeżeli ja wygram z samym sobą, to Boński ma przejebane. Boński w dachu! Hej, hej! Dobra, sorry. Oddychaj. Nosem czy jak? Oddychaj. Tak, dalej w górze siedzi. Czyli co? Czyli no dalej lecimy na tych lekach, których nie bierzesz. Stresujesz się, lecz też nie. Czym? Sesją? No nie, w ogóle, całościowo. Nie. Kurczę, to jest mental po prostu. Jestem zajebisty, po prostu zaczęłam się stresować, po prostu kurwa. Jest niemożliwe, jeszcze nie zacząłem trenować wtedy. To jak będę trenował, nie wiem, jak ja będę wyglądał. Bo to będzie potężne. Jak się czujesz? Dobrze. Mocny debiut. Pewnie. Na sobie nie wychodzę. Daj sobie ręce na biodra. Wszystko? Wszystko? Wszystko. Walczyć się no limit. No. Stanąłeś tam, pomachałeś kilka razy w powietrze, jesteś już stary z dziejami. Spokojnie, ty się denerwuj. Ja jestem gotowy. A co, zaraz mamy badane?
Skład masy ciała. Okej. Okay. Czasem pijemy badacje, czyli określimy sobie, ile mamy mięśni, ile mamy tkanki tłuszczowej, średnio wypadkową podstawową przemianę materii oraz wydzielimy podział na segmenty ciała, gdzie tej tkanki technicznie znajduje się najwięcej. Najwyższy poziom adrenaliny, hormonów stresowych, tego wow, brzydko mówiąc, jak mówi młodzież, tego pierdolnięcia, masz uzyskać wtedy, jak wchodzisz do ringu, a nie na dzień przed, czy na 5 godzin przed. Bo nie będzie chciało ci się już tutaj walczyć. Trenerzy mentalni twierdzą, że musisz w nocy, wieczorem wizualizować sobie zwycięstwo, a psychologowie twierdzą, że nie. Dlaczego? Ponieważ kiedy myślisz o walce, twój organizm jest wypoczywać, kiedy masz już iść spać, odpoczywać, regenerować się, nastawia cię na walkę, czyli znowu się wytwarzają te hormony stresu, które sobie wyobrażasz, no, spinają się mięśnie, jesteś nabuzowany i jesteś spięty. Zamiast odpoczywać, regenerować się, to myślisz o walce i się właśnie tracisz energię i nie regenerujesz, odpoczywasz. Jedyne, jakie jest moja prośba, zróbmy wszystko, żeby wygrać. Tak. Zawsze tak robimy. To jest tylko i wyłącznie moja prośba. Ale to my zawsze tak robimy. Jeżeli wygramy, to będzie wygrana zespołu całego, nie tylko tak, nie? O to chodzi właśnie. Razem wygrywamy, razem przegrywamy. Razem to ładnie, razem wygrywamy. To też jest ważne, żeby powiedzieć, że to nie tylko zawodnik wygrywa. Nie. Wszyscy wygrywają. I znowu zasada, albo wygrywamy, albo się uczymy. Nie ma innej drogi. Tak, to też się mówi zawsze tak. No. Okay. To Korni zawsze powtarzam. No my wygramy. Dobra. My wygramy. Jeszcze się czegoś nauczymy przy okazji. Dokładnie. Będzie na filmie walczył? Nie. A gdzie? Na jakim filmie? Na fejmie. Czy tylko ty jesteś odklejony? Przepraszam, no. Na fejmie. Tak, będę się na fejmie, no. Nie. Yeah. Tak. Najlepsza reakcja na świecie. Do gipsy. Okej, dzięki. Dzięki. No i tam. Spokojnie. I tam chcesz siedzieć z tym, tak? A bez tego. Te rączki siedzieć. Tak, o, dobra, dzięki. Nie wiem za bardzo, jak reagować na jego szarże, bo on na banku nie zanim na start ruszy na mnie. Po prostu na mnie ruszy ślepo, jak idiota na mnie ruszy. No to ja ci powiedziałem. I co z tym będę musiał zrobić? Że po prostu też na niego iść? No od razu z prawym krzyżowym właśnie, nie? Okej. Gdzie byłeś? Nie? No, trzeba było przynieść kamerę, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry. My... To do mnie. Tak, do pana. Tomek Kaczmarski. Książę, co? Tomek Kaczmarski. Tak, no. Walczyłeś, czy nie? Nie. Nie, jeszcze? Nie. Dobra, no chodźcie na razie, tak, nie? To powiedzcie najpierw trochę o sobie, dobra? I o sporcie, jakby wiesz, w perspektywie walki, nie? Która cię czeka. Dzieje się od jakiegoś, nie wiem, 8, 9, 10 roku życia gram w piłkę. W Warszawie, generalnie jestem z Warszawy. Tak? I tak. I grałem i zaczynałem, byłem wychowankiem klubu Ursus Warszawa. Nie wiem, czy kojarzysz, raczej pewnie nie. Ja jestem z Warszawiakiem też. Tak? Ja grałem w Agricoli Warszawa. A, no to grywałem z Agricolem często w lidze. Jeszcze wtedy to wiesz, Agricola to był najlepszy klub, nie? To co zrobiliście do tej pory? Od kiedy dostałeś propozycję, tak? Co się zadziało, nie? W sumie walkę wziąłem na 20 parę dni przed, a trening zrobiliśmy na razie jeden, no po prostu przez to, że byłem chory, ale ja trochę inaczej do tego podchodzę z tego względu, że bardzo wydarzenia, które jakby rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu, bardzo ukształtowały mnie i wiem, jak bardzo duży wkład ma umysł w nie tylko walkę, w cały sport i w życie. Co masz takiego na ten moment, żeby zawalczyć, nie? Na pewno mam bardzo mocną głowę, na pewno nie ma u mnie momentów zawahań. No myślę, że kondycyjnie też raczej nie będę miał z tym problemu. No i przede wszystkim no po prostu nie jest to dla mnie trudne. O, jakby umiem wyprowadzać ciosy, umiem się bić. Tak bym to po prostu nazwał, nie? Pomimo tego, że nie trenowałem, można powiedzieć, to myślę, że to nie stanowi dla mnie jakiegoś większego kłopotu, nie? Jak dostaniesz pierwszy cios, tak? I się coś zachwieje, tak? To na ogół wtedy zaczynamy podnosić pobudzenie nerwowe, które powoduje, że przestajemy realizować taktykę. Nie? Czyli wtedy, wiesz, rzucamy się, nie wiem, tak, albo uciekamy od przeciwnika, tak? Przestajemy realizować jakiś plan. Nie? I teraz w walce ważne jest to, żebym ja pomimo tego, że otrzymuję cios, tak? I pomimo tego, że zaczynam się denerwować, albo czasem zaczynam się obawiać przeciwnika, to i tak konsekwentnie realizuję plan, który mamy na walkę, nie? Dobrze, i teraz pytanie jest do was. Ile mamy czasu?
dzisiaj? Nie, no w sensie, ile razy jesteś w stanie podjechać do walki? Nie trzeba. I teraz weź sobie kartkę, Daniel. Daniel, spróbuj rozpisać tą reakcję pozytywną. Reakcję, czegokolwiek chcę? No. Idę do walki, to o czym chciałbym myśleć? Jakie myśli miałby mi towarzyszyć? Wygramy. Dobra. Prawdopodobnie. Okay. No dobra. Albo zapisywać? No. Okay. Daj myśli, nie? Ja też nie kreuję sobie myśli w głowie na zasadzie, że wygram, tylko traktuję już to jako element dokonany, że już wygrałem, tylko i wyłącznie teraz muszę wyjść i dokończyć jakby rzecz. Że to już się dokonało, ja tylko i wyłącznie muszę wyjść i jakby postawić kropkę na D. O, coś takiego. Ewentualnie... Mam jeszcze trzecie, które używam. Nie jestem człowiekiem, jestem robotem. Jest to... Pytanie odklejone, ale chodzi o to, że pokazuje taką... Kasuje w głowie automatycznie emocje. Dla mnie przynajmniej. Jeżeli wypowiadam słowa, że nie jestem człowiekiem, to automatycznie odcinam się, jakby trochę wychodzę ze swojego ciała i bardziej traktuję siebie jako zero-jedynkową postać, która jest stworzona tylko i wyłącznie do jednego celu. Witam, proszę Państwa, na drugim oficjalnym treningu po 2 tygodniach przerwy na 1,5 tygodnia do walki. Państwa, znajdujemy się na obiekcie GKS Katowice. Jest to zespół pierwszoligowy piłki nożnej oraz znajduje się tutaj też sala do boksu undergroundowa, tak zwana taka uliczna street fighting. To jest coś, co potrzebujemy. Pokażę, jak to masz krąg biegania. Ręce do głowy. O! I biegnij, patrz do ciebie. Ta ręka cię zasłoni z przodu. Zasłoni cię teraz tu z boku. Tu z przodu cię zasłoni tak. I tu z boku cię zasłoni, żebyś czuło tak. Skroń masz odkrytą z tej strony, ale lewą ręką, jak jest praworęcznym, on tam nie bije, on wchodzi tu, tak? On cały czas bił dużo tej prawej. Strzał! Zaciskaj pieniądze. Uciśnij pieniądze. Tak. Tylko prawy, nie? Skupiamy się na tym. Bo on będzie bił kątem prawy. Nie stresuj się, jak będzie wchodziło i nie napalaj się, żeby tylko to weszło. Nokauty wchodzą z ludzie ręki, jak nie chcesz. Na zasadzie takie, że na z luzu pójść. Ale k***** lepiej. Nie usuń. Wystarczy. Wystarczy na ciebie, wiesz? Bo jak masz ze zmęczenia już gubić technikę i robić patologię ruchową, lepiej odpuścić trening dzisiaj już, nie? I tak jest dobrze, że robiłeś 1,5 godziny ponad treningu, nie? Daj to rękawice. To jest kurwa tragedia. Nie wiem, tylko za bardzo jeszcze używać tej przepony, za bardzo. W taki sposób, jakby dowiedzieć się, czy tą przeponą oddycham, czy nie nad nią i jak zrobić, żeby oddychała. Co ty czujesz? Znaczy, wyczujesz, jak pracują te mięśnie tutaj, wiesz? Czy sztucznie po prostu tego? No, nie możesz jakby... Ten trening jest po to, żebym ja się uspokoił, obniżył poziom pobudzenia, nie? I teraz, jeśli ty będziesz wprowadzał presję tego, że kurczę, czy ja na pewno dobrze oddycham i tak dalej, to będziesz się spinał. Okay? Czyli wiesz, ten efekt jakby będziemy zatracali. Okay. Ile wydaje ci się, że to robiłeś? No ja myślałem, że ze 3 minuty mniej więcej. Okej, okay. 4:42, ale to jest naprawdę mega dobry czas. Nie? Zawodnicy, ludzie robią to po kilkanaście minut czasem. Ciebie nie było, też żeś wyszedł na chwilę, żeśmy robili taką gierkę logiczną. Nazywa się Setka Challenge, podobno. No, powiedz widzom. A to widzowie nagrałem akurat całe szczęście. Trener zaczyna do mnie mówić, że to jest ponadprzeciętny wynik i że dawno chyba w historii nie widział, żeby kiedykolwiek ktoś taki wynik miał. No, mnie nie ma i nagle niby ponadprzeciętne rzeczy. No, no tak? Naprawdę, no. Powiedział, że w historii swojego funkcjonowania nie widział jeszcze takiego wyniku. Że tylko i wyłącznie ludzie, którzy działają na giełdzie, to mają takie wyniki. No, możliwe, że po prostu chciał mi ego podbudować, taka też jest szansa. Proszę rękę, k***a. Chłop. Tu. Tu.
przejebane, kurwa, jestem maszyną, człowieku. Kurwa, jestem maszyną pierdoloną, rozumiesz to? Chuj ty. Jestem kurwa najlepszy, jestem robotem pierdolonym, rozumiesz to? Jestem kurwa niezniszczalny. Bardziej niż Marcin Dubiel. Chciałbym, żebyś jeszcze wchodził atak pierwszy. Lewy, prawy, lewy, dół, dół. To nie robimy. Wczoraj idzie zrobimy to. On bije lekko. To jest niemożliwe, nie jestem człowiekiem w ogóle. To jest niemożliwe. Dużo się tak widzę z tej strony. No właśnie na piłkę nożną trenowałem. Ja po prostu dużo oglądałem boksu. No kurwa, no naprawdę. Ja mówię, no ja jedyne co byśmy robili, to żeśmy chodzili z kumplami, braliśmy sobie właśnie, bo żeśmy pokupowali sobie rękawice i kaski, żeśmy szli po prostu, żeśmy się napierdali. No, przez 5 lat. No. Przez 5 lat. Dzisiaj pierwszy knockout będzie, nie? Ty do przodu. Ty do przodu. Ale mnie przyłapałem. Dawaj, dawaj, jeszcze 4 rundy. Ile masz? 4. Ja pierdolę. Dokładnie, nie? Pierdolona. Co? Nic męcząca. A ty musisz 3 rundy w sparingu, dwie, przynajmniej 6-8 minut zrobić bez przerwy. Dobra. Uderz z boku. No! Kurwa. Dobrze! To chcę widzieć! Dobry. Dzisiaj wyjątkowo. No dobra, słuchajcie, okej, okay, to lećmy, co się działo, nie? W międzyczasie. No więc zacząłeś sparować, bo rozmawiałem ci się z Tomkiem. Tak, miałem sparingi. No, no. Zostałem w pierdol. Zostałem w pierdol, to przeprawidło, nie? Ja jestem troszkę zły na siebie, ale... No bo słabo. Odpuściłem, a ja tego nigdy nie robię. I było to dla mnie takie nowe uczucie. I powiedziałem sobie, że nigdy więcej nie odpuszczę. Okej, dobra, ale co znaczy odpuściłem sobie? No, gdy nie miałem już siły, to po prostu położyłem się i tyle. Czyli nie miałem siły oddychać i się położyłem, ale powiedziałem sobie, że nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię i to takie jest dla mnie, no, słabe, nie? Po tym pierwszym takim doświadczeniu sparingowym, co z tego wyciągasz jako zawodnik? Nie wdrożyłem 90% rzeczy, które trenowaliśmy na treningach sparingu. Okej, okay, no to jest właśnie to, wiesz, czym się różni walka od treningu samego w sobie, nie? Tak, że ty już wchodzisz, są emocje i teraz właśnie to, o czym od początku mówiliśmy, nie? Że najważniejsze jest bycie konsekwentnym w tym działaniu, że jak mam plan, tak, to trzymam się konsekwentnie tego planu, niezależnie od tego, co się zadziewa, nie? Robiłeś tu setkę? Dałeś się komuś? Setkę? Aha, ja nie robiłem, ale dawałem. No, no tutaj, nam miałeś? No ile miałeś? No ja miałem 8 minut. No mówiłem, że to jest super czas, no. No, widzisz? Ja byłem w szoku, że on to zrobił, no. 4 minuty coś. Dzisiaj przejdziemy sobie na setkę, ale pokażę ci to w wersji komputerowej. Zanim przejdziemy do tej komputerowej, to jeszcze raz ją zrobimy w tej wersji, którą robiłeś. A gdzie mieszkałeś w Warszawie? W Rysusie. Tak? Czemu się przeprowadziłeś tu? Co? No powiedz. Czemu się tu przeprowadziłem? Bo... Kurwa. Bo firmę żeśmy tutaj założyli, tak bardziej. Okej. A na czym możesz być teraz skupiony? Z tego co mi się wydaje, to chyba na pisaniu, ale z drugiej strony nie wiem, czy to miało być. Dlaczego za mną gadasz? 6:41. Kurde. W ringu będzie, wiesz, cała otoczka, będzie pełno ludzi wokół, tak? Będzie twój przeciwnik, który będzie cię próbował różnymi, wiesz, rzeczami wyprowadzić z równowagi, nie? Okej? Okay? A ty masz wiedzieć to, że dobra, ja przyjechałem, żeby zrealizować konkretny plan, tak? Więc nie daj się, wiesz, rozpraszać tym wszystkim, nie? Dobra?
Okej, okay, no nie mniej zobaczę i tak byś lepszy. Co jak co, lewa, prawa, tabliczka mnożenia, takie rzeczy to umiem, nie? Robisz na jedno koło około 4-5 sprintów. Dobra, przygotuj się czas. Poszedł. Ale jestem Bogiem i jest niemożliwe, jak ja jestem mocny. Jestem kurwa niezniszczalny. Po takim biegu to zawsze wypoczywamy do takiego wypoczynku, że to całkowicie, że czujesz, że jesteś w stanie zrobić, że się zregenerowałeś. Ale ciężko jest po prostu siły rozłożyć. Bo nie masz jeszcze odnośnika, nie? Żeby nie wystrzela się po prostu na przykład na pierwszym kroku czy na drugim, nie? Ja mówię przyspieszenie, to wstajesz i robisz... Tak jest walka, tak, że w walce chodzisz, pak, pak, nagle spada przeciwnika, jest przyspieszenie i znowu odskakujesz, chodzisz, gdzieś tam, wiesz, tam pa, no znowu jest przyspieszenie, tak? Co masz odzwierciedlić teraz w walce z ciebie? 9 ponad minut. No i zajebcie. Do 9 minut musisz go rozjebać, nie? Teraz będą tak, te 3 przyspieszenia takie po... 6 ciosów, odskok, doskok, odskok na bok, doskok, odskok na bok, doskok. Odskok, od razu. I czas. Dawaj, jeszcze 1,5 minuty zostało. Mocny trening był intensywny. Chuja tam, to nie był trening, jeszcze jedziemy. Jutro mi pokaż na sparingu to. Jutro mamy 1,5 godziny trening. Zrobisz sparing, to cię dojadę jutro, nie? Wiesz, on już ma walkę, on będzie jak do siebie, wiesz, o co chodzi, nie? Ty nie możesz wejść, k***a, bo na pewno będziesz też, na pewno dostaniesz strzała i plan pójdzie się jebać, wiesz, o co chodzi? Musisz być na to przygotowany, nie? Każdy mówi to samo. Jak dostaniesz pierwszy strzał, to plan się pójdzie jebać. Nie możesz dać się wciągnąć w jego grę, musisz wyciągać presję. Kurde, tylko te słowa nic nie znaczą generalnie. Chodzimy na konferencję FMA Friday Arena 2. Nie musisz się wabić chyba, nie? Już zrobił. Dzisiaj zrobił, nie? To spokojnie, podtrzymuj dobrze i że siły nie mi stracisz. Śmiejesz się jego, może masz kurwa suty jak salami, kurwa z krainy, wędlin z Biedronki? Nie śmieje się siebie, więc spierdaj od mojego wzroku. Ej, najgłupszy bif, jaki widziałem. Dano, zakończ na szpanę. Ci stać się za mość. Darole, no i mamy to. Michał Bóg z Neon Baron. Ty, że nie pójdę, to ty. Bo podchodzi do mnie Pastera i bierz się z Boxdelem, on zrobi 7-5 do ciebie. Na fejn 20. No fejko, wytrolujecie. Trapulfi, dzień dobry. Zmieniłeś stylówę. Tak jest, jestem teraz taki bardziej elegancki. Kazali mi tak się ubrać. Ja bym wolał w klapkach, ale... Jestem... O nie. Ja ciebie cię ochroniasz tutaj. Ja nie wiem, czy sobie poradzimy z tym. Czemu? No bo oni się biją przecież ze sobą. Z tego? Ale ja tu jestem. A, no nie no, to w porządku. Szoki, nie? A mogłeś kupić jeszcze XS-kę, nie? Czekajcie, bo nie wiem, czy się zjeżdżam. Czekaj, chłopaki, wy macie faramugę. Mogliby się? Ty na pewno, ale twoje ego? Kurwa, nie wiem. Dobry, jestem z powrotem. No ten trzeci panel mamy rozbudowany bardzo. Ile jest trzeci panel? Dużo. Ty jesteś na trzecim panelu? A ty jesteś na trzecim panelu? No. Kurwa. 4 pary. Jestem chodzić. Aż za bardzo chyba, ale to jest dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrze wyglądasz, no. Ej, nie pokazuj, że trenowałeś 12 lat. Znaczy... Kurz... Ale to wszystko kurwa, że wy sobie tak stoicie i nie gadacie. Nie, no ja przestałem się bać ostrego, od kiedy zobaczyłem dzień na B. A co dzień na B? Dzień na B? Wow, Justka! No dobrze! Żyjmy w przekonaniu, mój drogi, żyj! Wyglądacie, jakbyście razem mieli iść bardziej na dupy niż się bić, kurwa, nie? Nie! Ale też! Nie, ale to 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 nie,
pierwszej klatce. Tak? Tak. Tak? Tak, dokładnie tak. No i to mi się podoba, kurwa, gdzie tego? Gdzie tego? No kurwa, ty boisz się w chuj. Czego się boisz? Kurwa, ja widziałem kurwa od samego początku, że się boisz. Jak jest? Jakie są kurwa nudy. Jak tam? No Kasper ci zdominował. Ale mnie? Plus, ale nie, chyba się pojebało. Nie wiem w której części, ale no dobrze, niech będzie. Nie, ja tak uważam w 50%. Nie, no zajebie ci. W 50%, albo cię zdominował, albo nie. Dokładnie, o to mi. Mam dzisiaj operatora wyjątkowo. Tak? Dobra, powiedz, co tam się działo właśnie? Gadaliśmy. Co gadaliście? Gadaliśmy, troszkęśmy się powyzywali, robiliśmy tutaj... Powyzywaliście się? Troszkę, no. Tak. No, sympatycznie. No. Wygodnie się oprzesz, okej, okay, zamkniesz sobie oczy za chwilę. Będziesz sobie obliczał od 10 do 1 w sekwencji wdech i wydłużony wydech. Tak. To co ćwiczysz, nie? Okej. Okay. Jak doliczysz do 1, chciałbym, żebyś się spróbował przenieść właśnie do walki, okej. Okay. Zobacz siebie, najpierw skup się na tych odczuciach, tak? Później zobacz, jak realizujesz plan. Widziałem elementy, w których przegrywam, widziałem elementy, w których wygrywam, widziałem trudne momenty, wiedziałem, że muszę się z nich po prostu podnieść, że to są takie pułapki, w które się wpada, z których trzeba wyjść jak najszybciej i stawić opór. No i starałem sobie to wyobrazić, że w takie pułapki będę bardzo często wpadał i tak samo jest w głowie, że wpadasz w negatywne myśli, trzeba z nich jak najszybciej wychodzić, czy tak samo jak sobie wizualizujesz coś, to wpadają myśli, trzeba je zrzucać jak najszybciej. To tak samo w tej sytuacji będzie, tylko po prostu dodatkowo będzie zmęczenie i otoczka jakaś dodatkowa, ale realnie to się opiera na tym samym. Będzie ból, będzie zmęczenie, będą te wszystkie elementy i wystarczy tylko i wyłącznie z nich wyjść jak najszybciej i sprowadzić przeciwnika do tych dołów. I to chodzi o to, żeby on wpadł do tego dołu, z którego już nie wyjdzie. W głowie tak naprawdę swoje. I gdzieś na końcu sobie zwizualizowałem po prostu, że w którymś momencie go po prostu wpadnie w ten dół i z niego nie wyjdzie. Że zostanie zasypany po prostu gradem ciosów, po którym już po prostu nie będzie się walczyć dalej, nie? Tak sobie zakończę walkę. Uuu! Nie, nosi mnie, kurwa! Aaa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 
pojebane. Jak będzie kiedykolwiek działać w sporcie, psycholog to jest rozpierdol. Potrafi zrozumieć wszystko. Tylko i wyłącznie później musisz działać według tego, co on ci powiedział. I tyle. Szybkość tylko, nie? No. To nie biorę chyba ani kasku, ani nic. Nie, nie, nie. Biorę tylko to. Idealna przebitka nie istnieje. Idzie, jeb. Zrobimy dzisiaj krótką jednostkę treningową, my trudno nie robił. W czwartek ważenie, ewentualnie w czwartek możesz jeszcze lekko po ważeniu pojesz, odpoczniesz, to my wieczorkiem jeszcze lekko poruszać, ale już delikatnie. Ale najważniejsze w piątek rano zrobić w dniu walki lekki rozruch, żeby nie być wieczorem na walce zastanem. I to wszystko będę pilnował ciebie i kontrolował, nad tobą stał. A teraz te nóżki rozgryj i ten, i ze sprinty zrobimy, nie? Przy hamowaniu staraj się nie obciążać mięśni, hamując, czyli na przykład nie hamuj na siłę, po prostu pójść swobodnie mięśnie, tak. Daję szybciej. No i czekamy jeszcze półtorej minuty, nie? Mówię, szybkość jest nudna, jak samemu robię. Tak, ja tak, w piłce robię się to samo. Jedziesz, no. Prawy. No, zostaw. No i dobiegnie. Jak szyb, jest taki szybki, to tak, ten jest szybki, to dobiegnie sam. Ty masz wchodzić tak naprawdę w ostatni etap przygotowań, czyli ty masz wchodzić na regenerację, nie? Ale to ty możesz całkiem nic nie robić, bo się zastaniesz. No i w oktagonie możesz być potem w takiej mięśnie musisz pracować, jak zastaniesz się. Wysokie tempo, to jest tylko minuta, więc wysokie tempo walki z cieniem. Dużo ciosów, mówię przyspieszenie, albo możesz 6 na górę, albo sobie tutaj mieć 6 takich na odwrót, też żeby dłuższy trochę. Wolałbym, żebyś robił te proste, nie? Na razie bez przyspieszenia nie mówię. Duże, a długie akcje, 4, 5 ciosów. Góra, dół. O, właśnie tak. Przyspieszenie. Przyspieszenie. I takie 3 rundy. Czyli te zatyczki, jak zauważyłeś, szybkie podniesienie szybkości i regeneracja. Znowu na razie druga runda. Wysokie tempo, na całą długość ciosy.
Ostatnie 5 sekund cały czas. Hop, 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 czas. Dobra, odpocznij znowu do całkowitego spoczynkowego. I worek, to już będzie tyle. Wiecie, kiedy zdążyłem się wytrzymać? Jak staliśmy właśnie ten i on się mnie pytał o ciebie, stał tak. Ale może mu to opowiadać, jakie sparingi zrobiliśmy dobre, to nie kumałem, że wpadłeś we mnie, że mi oko rozwaliłeś. I jak zaczął tak chodzić z nogi na nogę, tak się chwiać, to powiadam mu dalej, zacząłeś taki robić pod drygi, jak zacząłeś tak nagle, już taki zestresowany, ale ja nie kumałem, mówię, że mi rozwaliłeś oko, nos mi rozwaliłeś, prawdę powiedziałem, nie? To ja sobie z takiego czworka, praca z rękoma proste ciosy i... Ten najszybciej, a jest siła. 5 sekund. Czas! Szybszy bez siły. Czas! Mniej siły. Jepchaj na worek. Tylko szybciej, nie? Jepchaj, tylko szybciej. Szybciej, szybciej, szybciej. Czas! Ok. I to jest tyle. To, co potrzebujemy teraz, żeby to miał wypoczęty. Nie był przeziębiony, wykuruj się, wypocznij. Jak tam ostro po ostatnim treningu, praktycznie? Git. Czuję się zajebiście. Fajna jest ta szybkość, bo nie jest aż tak męcząca, a też można pozapierdać. Więc jaram się. Dzień wyjazdu. Zakazane środki. No koszulkę ja nie chciałem, ja nie wiedział, muszę wziąć na walkę, nie? Tak. Ja w niebie chodzę, nie? Musimy, dobra, to zaraz będziemy gadali o tym, bo musimy też wybrać fity konkretne. Potrzebuję fitu, bo zostaję w Szczecinie później. Aha, okej. No tak. Wyjdzie na dziewczynę, nie? Nie na dziewczynę, tylko do dziewczyny. I nie do kilku, tylko do jednej. A ja właśnie biję się w tych, czy oni mi dadzą rękawicę? Dadzą ci rękawicę. Okej, czy rękawicę nie wróć. I dobra, ale szczerze, jak ja dotykałem sobie tych rękawic, to dostać z tego chłopie to jest koniec według mnie. Czego? To jest takie k***o twarde, że naprawdę. No twarde jest, no nie powiesz mi, że nie. No jest twarde, ale wyszał. Znaczy lepszy to niż spinki. No to... Tego się nie spodziewałeś, bo co? Nie no, ja uważam, jakbyś tak wziął chociaż jakiś zamach tak trochę, to... Ale załóż mi za f***. Jeb knockout. A mogę po... prawo? I po zawodach. No walnie gdzieś, no. Walnie jeszcze. Mocniej? No. Wyżej? No. Trochę czuć, bez szału, trochę czuć. Kurde, no to będzie, wydaje mi się, czuć. Jakbyś go tak znokautował, tutaj to mam. Nie. Jest takie coś, że jak trafisz dobrze w szczękę na przykład, bo ty mnie chyba trafiłeś, to takie jest na pół sekundy, że kręci się w głowie. Są, powodzenia, nie? Nie wiem, czy przyjadę. Ja chodzę z tym, nie przyjadę. No, chodzę na 6 godzin. No na pay-per-view, nie? Dam ci link. Właśnie, dam ci. Dziękuję. Będę krzyczała. Crusher! Wyjeżdżamy kierunek. Wyjeżdżamy do Szczecina, kurwa, od tego. Idziemy przejmować Szczecin. W sumie też tak miałem. Kurwa, nie mam do tego. Ja też nie mam. Gosiu, zajesz nam otworzyć drzwi do biura, bo nie mamy karty. Jezus, to wreszcie, ale się na już widzę. Dzięki. Błogosławię życzę. Dzięki. No jesteś w porządku, Gosiu, naprawdę. Dobra, idziemy się, pożegnamy Stachem. O kurde! Tu jest Stach. Stasiu, naprawdę, wszystkiego dobrego. Ała, k***a. Zobaczymy się dopiero na walce pewnie, bo ja usiadę. Dobrze, powodzenia, byku. Dziękuję. Będzie dobrze. Wiem. Dobra, widzimy się na tej, na gali. A, ale to nie nagrywamy, to tniemy. Nie trzeba, powodzenia. Hej, dzięki. Powodzenia ci, dzięki. Dzięki. Mamy, teraz wchodzimy do mojego ulubionego spektrum, czyli do montażowni, k***a. No śmieszki, chyba. Pewnie, bo to miał taką bekę. Siema, k***wa! A ale mało osób jest dzisiaj. Jak tam? Czemu nie mam tego dzisiaj? Coś tu jest to troszkę. To jest Domin. To jest kierownik tutaj naszego przybytku. Najlepszy człowiek wśród najlepszych, nie? Najwytrwalszy wśród najwytrwalszych. Weź się jakoś sprzedaj, powiedz, że jesteś zajebisty. Zajebisty się montuje, polecam. Wow! No. A czemu tak mało dzisiaj? No bo wczoraj robiliśmy nockę. A. Tutaj było srogo. Jeżeli chcecie z nami pracować, to kłóćcie się na czajnikpraca.pl. Pomimo tego, że że wiem, że nie mam czasu na tego fajma i na te friki, bo chcę grać w piłkę, no Benek gra w piłkę, to
To też bym chciał zrobić to jeszcze raz chyba. Ale jakieś tam dodatkowo, stary. No ale kiedy dodatkowo, jak będę miał ligę? Mam, wiesz, mam 2 miesiące przerwy pomiędzy rokiem kalendarzowym w ogóle, bo jest miesiąc, miesiąc czy półtora w lato i miesiąc czy pół miesiąca w zimę przerwy. Więc kiedy miałbym nie wysiebić? Tutaj nasz montażysta Kubo Skutnik, chuj pierdolony, mówi mi, że pobrał sobie jakąś apkę i zrobił też tą setkę challenge, że niby zrobił 4.06. Zaraz, co ty gadasz? Zaraz sprawdzimy, ale to zupełnie co innego na kartce w apce, więc ja zaraz tutaj siadam i robimy jedną próbę, zobaczymy ile będę miał. Bo potrzebuję teraz totalnej ciszy i chcę się skupić. Skuba, 3.45, do i co? Aaaa! Jest to 2.30, dojechaliśmy do Szczecina. Tak, jesteśmy z***ci. Sekundkę. Siemka, cześć. Tak, tak. Siema. Siemka, cześć, Kuba. Marcin. Ja się przyznaj, ile trenujesz, kurde. Ja nie trenuję nic, ma tajnik nie miałem. 5 lat. 5 lat? No. A jaki jest kurs na ciebie? No właśnie, teraz... mogliście stawać wcześniej, bo teraz szedł kurs na 2.15, miałem 4.0. No, 4 co? Miał i po kątwie na... A z kim ty się bijesz? Z Błońskim. Dobra. Mówmy, nie, że pana jest to, że Jędrzej ci do mnie podchodzi i mówi ale ostro, stawiasz na ciebie czy nie? Ja pierdolę. No. Mi to berez, nie? Ja tych ludzi oglądałem w telewizji, w prezentacji. No. Płakać mi się chce, nie? Jak... Ja pierdolę, jest to chore dla mnie. Co się dzieje w ogóle? Piłka nożna to jest całe moje życie. Widziałem chyba tych ludzi w telewizji, to byli moi idole. Jest to dla mnie coś totalnie odklejonego, że ja widzę chyba zawodników Legii z Ekstraklasy w hotelu, w windzie sobie z nimi gadam i wychodzę na 4. piętrze i gość chyba no, mówi do mnie ostry, czy stawiasz na siebie walkę, nie? Że w ogóle wie kim ja jestem. Jeżeli to oglądasz, to zajebiście zrobiłeś mi dzień. To nie, nawet nieświadomie. A jak się czujesz? Dobrze się czuję. Jakoś taki jestem wyjątkowo spokojny. W ogóle jestem taki k***wa wyluzowany strasznie. Nie czuję w ogóle presji. Czuję, że wychodzę k***wa i idę go najebać i... Nawet nie ma k***wa tematu, nie? Nigdy się nie poddawajcie i wierzcie w siebie za każdym razem, bo to jak kreuje wasze społeczeństwo i ludzie wokół, którzy się z was śmieją, którzy was nie wierzą, tylko i wyłącznie was psują. Nie wierzcie w to k***wa i idźcie swoją drogą, bo prędzej czy później tylko i wyłącznie od was zależy, czy do czegoś dojdziecie, czy nie. I to, co bym powiedział k***wa wszystkim, żeby po prostu zapierdalali i dążyli do sukcesu, bo... Można osiągnąć totalnie wszystko i tylko i wyłącznie głowa nas ogranicza. Jestem k***a zwykłym chłopakiem z Ursusa, śmiesznym, który po prostu sam sobie wszystko wypracował, więc każdy z was k***a może, nie? I każdy z was powinien przede wszystkim. Artur Jędrzejczyk dał mi follow na Insta. Przed chwilą. Co ty Ale ja p***a, no popłaczę się k***a mać. Ty napisz do niego, czy obstawił już kupon. Ja p***ole. To jest popierdolone, nie? Jak się czujesz? Normalnie, jak mam się czuć? Zobaczymy się tylko, no, a jak mam się czuć? Nie wiem, pytam. Git. Ostaszewski, tak? Tak jest. Dobra, nadwaga, zdejmujemy, rozbieramy. Już widzę. Cały się robisz do majtek. Będziemy patrzeć, bo i tak moim zdaniem będzie. Łańcuch trzeba się do łańcucha. To nie łańcuch, to kieta. Każdy z tego. Ja mam 83. A, no ja mam tu błąd chyba. Skoro on się mówi, że ma 86. Ile tam waży ten? Ogórek. 83,9. Tak? Nie ma problemu. 86 mamy catchweight. Tak, ja jeszcze jest, o, dostanę potwierdzenie, ale jest ważne na przykład. Ty odpoczywaj, jedz. A my lecimy. Jak się czuję? W miarę git, mi się wydaje. W miarę git. Teraz jak byliśmy na konferencji, to wyglądało to podobnie. Jest trochę stresu, bo wiadomo, że trochę go jest, ale tak stabilnie. Pamiętasz swój plan walki? Pamiętam. Dobra, to na rozgrzewkę 10 oddechów, ok? I później wizualizujesz sobie, wyobrażasz w zasadzie, tak? Ten plan walki. Co będzie trzema takimi czynnikami sukcesu realizacji tego planu? Chodzi teraz o słowa, które będę sobie mówił w głowie, czy... Takie, które będą cię ukierunkowywały na to, co masz robić. Prawy na pewno. Dobra. To o to chodziło. Super, okej. Prawa ręka może po prostu.
Ja będę wiedział w głowie, że to chodzi o kontrolę. Prawie okay. Prawa tak? ręka, nie? Wystarczy. No, tak, okay. Myślę, że tak. Ciosy po prostu, bym powiedział. Bo bardzo dużo ciosów. Chodziło o to, że właśnie go naszedł do przodu, żeby dawać ciosy góra, dół, ewentualnie góra, dół. Żeby nie bić tylko i wyłącznie w jedno miejsce, tylko zmieniać cały czas, nie? Gdzie bić. Raz góra, raz dół. Bo on będzie rozbijany, będzie miał ręce w górze, więc żeby pamiętać o tym, żeby bić po dołach. Więc po prostu może zapamiętać sobie góra, dół. Dobra, super, okej. Okay. Dobra, to masz tą kartkę. Weź sobie to od razu. Napisz takie trzy hasła. Do przodu, prawa ręka, góra, dół. Fajne to jest, bo to właśnie przypomina, będzie przypominało, żeby będę wiedział, co robić bardzo. Tak jest, nie? Tak? I to fajnie. Ma ci dać to, że ja właśnie nie myślę nad tym, tylko ja już mam ułożony ten plan w głowie, tak? Że moje ciało już wie, co ma robić, tak? I on tylko hasła, które mi o tym, wiesz, ukierunkowują i uruchamiają te programy działania, nie? Okej? Okay. Okay? Ale mnie nosi, stary. Aż za bardzo, muszę troszkę zluzować, bo jestem zbyt naprzehypowany jestem. Wybieraj, bo to pod smak twój. Dawaj, Justy. Jutro cały dzień masz się tylko węgla, więc... Węgla, no to co? To bierzemy? No tak, no to masz węgla. Żeby się tak przygotowujemy, nie? Jemy jakieś rzeczy i tak dalej, a waga 10 sekund. Żelki mogę? Żelki, jak najbardziej. To jest najlepszy dzień, to przed walką, bo stary. Szczerze, żelki? Ale ty się pewnie, że ja się nie wpierdam i później nie wyda jak flak? Ja same słodycze będę f***ał. Przecież ty też nie masz chyba na f***u dalać, tylko po prostu masz zjeść chyba. No i tylko węgla, no. Biorę. Wsterczy już, no ile tego mieć? Najpierw spodniaki też przedostane. Skarpetki mam, buty mam, obity mam, rękawy zostały. Szczęki nie potrzebuję, kasku nie potrzebuję. Tak i tak. 5 lat. Na matur. W dwóch tygodniach boksu, tak. Nogi pracują. Semi-pro. Ja mogę tam sobie usiąść w końcu. Taka formuła jak na debiut, to no nie jesteś normalny, na pewno nie. A jak tak byśmy zakładać, to trenowałem czy nie? I co umiem według ciebie? Nie no, myślę, że mogłeś trenować i założyliście, że wkręcacie, że nie trenujesz. To by tak najprostsze było. No. Bo wziąłeś ten no time limit, jakby była normalna walka, to żebym uwierzył, ale tak to no wątpię, żebyś tak się, żebyś był... Albo jesteś naprawdę osobą, druga opcja, mega pojeb. Mega mocny plan i po prostu serio nie trenowałeś i idziesz zobaczyć, co się wydarzy. Właśnie, już tylko 59% ludzi stawia, że wygra Crusher. To już jest prawie pół na pół. To i tak? Tak, patrz. No, na początku było to zupełnie inaczej. Nie? Na początku było tak, że on miał 1,15, a miałem 4,10 chyba. A teraz? Popatrz, po konfie jest 1,60 na 2,30 chyba jakoś tak. Ola, no, ładnie się porównuje. No. To będzie na 5 tysięcy ludzi, bo ja gadam. Nie więcej. Więcej namówię było. No i tu będę sobie szedł. Tak będę szedł. Jeszcze tak. No a ja zamówię. One more time. Zapoznaję się z ringiem. No, bez szału tak się. Myślałem, że wywrze to na mnie jakieś większe emocje. Takie mam, że spodziewałem się czegoś więcej. Ja. Też będzie ciemno, będzie tutaj oprawa zrobiona cała. Nie, no na pewno zrobi jak czy to. No inaczej. Mam stroje, możemy się ubierać, nie? Już mamy to robić, tak? I będę poszli, żeby to akcyjki mówić. Jeszcze raz. Jeszcze z twoim trenowaniem. Trenowałeś czy nie? Każdy się pyta. Nie trenowałem. No bo musi coś w tym być, że coś trenowałeś, skoro bierzesz od razu walkę z gościem, co miał już chyba z 4 czy 5 walk. Nie uważa się, że to jest... Nie no, jest ciekawe bardzo. Od razu pierwsza walka z kimś, tak. kto jest dobry, no bo Kacper co jak co nie jest słabym zawodnikiem. Jasne. Nie? Już ma jakieś doświadczenie. To znaczy, że to wyszło. Cała ta otoczka. No. Każdego. Udało się, no każdy się pyta, no. Ale dobrze. Ja jak wchodziłem do walki, to nie wiedziałem, że idę walczyć jakiś, nie wiem, miałem dziwne uczucie w głowie i dopiero jak dostałem pierwszy strzał, to tak, o kurde, to już się zaczęło i zacząłem się bić. Dziwne uczucie. Nie wiem, jak ty będziesz miał, życzę ci dobrze, oczywiście, ale możesz się dziwnie czuć. Wchodzisz, patrzysz, bierzesz wdech, czujecie, tak pachnie dom. Jak mam wyjść przed publiczność, ja wtedy czuję, że się budzę, nie? Ja jak mam gorszy dzień, przytrenuję się, zmęczony, rozgrzewkę za mocno zrobiłem, za długo przyciągają to wyjście, ja nagle wychodzę przed publiczność, patrzę na nich, to wszystko odchodzi. Nie wiem, tu chciałem być cały czas, nie? Stary, jak ci godnie reprezentuję? Dzięki, stary.
Pani to może, ale nie błyski, to znaczy ten błyski. A, daj kupę, nie? Ostry Ostaszewski! Szanowni posadni, nie wiem, to się już przyjmie, że trenuje 3 lata, nie? Jedna walka zakontraktowana w formule bokserskiej Ostry kontra Polski 85-400. To jest waga Ostrego z dużym zapasem. Melduje się na wadze limitu mowlego do 86 kg. Ostry teraz czas zważyć i jego przeciwnika. Limit 86 kg bez tolerancji i tyle, dokładnie tyle na wagę wnosi Kraszer czas na face to face. Co-main event gali Fame Friday Arena 2. Ostry versus Kraszer. Wkurwiłem się trochę dzisiaj, bo Kasper mocno mnie w sumie od początku. Na początku wagą, na amatora se wyciąga wagę gość. Gościu ma wziął walkę 3 tygodnie max. Ile było dni, Szymon? No 3-4 tygodnie, 25-26 dni z tego co ja pamiętam, jak zaczęły się... Jak zaczęła się moja choroba. No generalnie choroba, nie treningi, bo to źle jest powiedziane, ale szukanie trenera no to 27-26 dni, nie? Jak ogłoszam walkę na Insta, to było powiedziane 23 dni do walki, czy mają co najmniej trenera. Jeszcze nie mieliśmy trenera na 23 dni przed walką. Chciałbym się zapytać, jak to włączę? Rzeczonik się zagotował. Jakby to powiedział Konopski. Czajnik się zagotował, bo przy negocjacjach z Fame miało być wszystko pod Ostrego, bo wchodzi na walkę jako wypełnienie, a nie on inicjuje walkę, tylko on wypełnia walkę, gdzie miała być waga, formuła itp. itd. Ostro oczywiście ze wszystkim ma luz, bo on jest popierdolony, ale no, jakby trzeba myśleć czasem, widzę troszkę chłodniejszą głową, chociaż moja się zagotowała, ale chodzi o to, że... Ja nad Fame 20 wychodzę na Pudziana. No limit, tylko zapasy. Daj na mnie to, bo chcę powiedzieć, już niech on nie pierdoli głupot. Po prostu chodzi o to, że oni mówią nam, a potem, nie wiem, negocjujemy umowę, już Ostry zaczyna chodzić na treningi i nagle słyszymy, że Kacperek sobie wagę zażyczył od amatora, bo jemu jest generalnie za trudno i boi się i musi Ostry robić wagę pod niego. Dobra, Ostry oczywiście się zgodził, chociaż ja odmawiałem już wtedy. Teraz co się okazuje? Kacperek się na tyle boi, że musi się poza wagą, bo Ostry zrobił bezproblemowo, dalej wspierać łokciami. Patrzcie, k***a, szuka kolejnej rzeczy, co będzie następne? Zwiąże mu k***a jedną rękę, czy weźmie i każe mu z zamkniętymi oczami się bić? A ja mogę się bić zamkniętymi oczami. I tak napierdolę. Więc jakby mnie Kacper zdenerwował, bo on sobie taki FIFA Rafa wyciąga to nagle publicznie, to wiadomo, że ten się na wszystko zgodzi. Także sprostujemy sobie sytuację, bo ja nie podpiszę aneksu, którym jest... Za darmo to jeszcze, nie? Przede wszystkim za darmo. No przede wszystkim za darmo. Przede wszystkim za darmo, nie? Realnie dorzucę zaraz jeszcze jakąś drugą storkę, że jak posmarują, no to co zarobisz chociaż, nie? Bo ja wiem, że ty wariat, to byś sobie wszystko w życiu odhaczył, nawet walkę na maczety. Ej, a wiecie co jest najśmieszniejsze? Że z dzień przed moją walką, a bardziej ten podpalony jest tą walką czajnik niż ja. Czajnik mógłby się iść napić na dopiszę te zasłonięte oczy i że wlać mu jedną ręką, bo to śmieszne. To wrzucę jeszcze ziom, że... Bo ty chcesz wyjść do tej walki? Nie, bo jakby mogę to... Ale nie, na gołe pięści albo na łokcie. Mogę być w grądzie, no. Ty jesteś popierdolony. Czemu nie? A co za różnica, szkul... Mamy te rękawice, to już mogliby nas nie ubijać, nie? Gość jest strzelony, nie? Co ty chcesz ode mnie, powiedz mi? Co ty ode mnie chcesz znowu? Dzień walki. Oczywiście dzień walki, zapraszam, zapraszam tutaj do mnie do środeczka. Jest godzina, moi drodzy... Nie wiem, która? 12 pewnie. 12.40. 13. Prawie. A ja od 3 godzin jem tylko węglowodany i piję sobie mleczko kokosowe. Co było twoją pierwszą myślą po przebudzeniu się? Że się wyspałem. A coś o walce? W ogóle myślisz o tym? Śnisz o tym? Nie. Masz wyjebane generalnie. Mam totalnie wyjebane, ja się czuję zbyt dobrze. Kurwa, zrobiliśmy taką robotę naprawdę. Pewnie, no. Zrobiliśmy taką robotę. Robiłeś przed spaniem trening? Robiłem sobie, nie puściłem uszki, dlatego że z telefonu nie chciała działać, tylko z laptopa, więc stwierdziłem, że już z laptopa też tego nie odpalam. Więc sobie zrobię po prostu odliczanie od 25 do 1. Ale jestem wyjątkowo spokojny, naprawdę. Już nie wiem, czy się jeszcze nie pobudzić, ale chyba jeszcze nie, bo jest za wcześnie jeszcze, nie? Znaczy, tak będziesz miał pobudzenie, wiesz, nie? No. Do strzepca. Później wiesz, no później tak jest tyle czasu, że wiesz, nie ma sensu tak, wytracać tego, nie? Ja mniej więcej starałem się słuchać tych słów właśnie pana, że w sumie mamy 10 godzin do walki, więc
po***a już mam się spinać, nie? Tak. Więc sobie chodzę, słucham sobie muzyczki takiej właśnie wyciszającej się i tyle w sumie, nie? Wiesz, że on jest od wczoraj ugotowany, cały czas, wiesz, maksymalnie pobudzony, tak? Szuka, myśli ciągle o tym, wiesz, analizuje. On już łokcie trenował, nie? On robi... No, wiesz. A on nie wie, że na łokcie się nie bijemy. Ale wiesz, do 23, wiesz, nie utrzyma tej energii do 23, no będzie musiał, wiesz, w którymś momencie będzie miał zejście, no dokładnie, nie? Ja już to wygrałem, to muszę tam wyjść i to przyklepać tak naprawdę. A relaksuj się. Ja jestem teraz spokojny, muszę być wyluzowany. Zero uderzeń, zero spinania się. Dość nudka była tam. Jak się czujesz? Są obawione, są przy... Naprzemiennie, prawa, lewa. Podstawy ustawny. Lewy. A on w górę, że prawy, co robić? No zakrąg. Wyjście. Jedziemy, czas. Już, już, cześć. Co to robisz? Musisz widzieć, że on bije, a ty robisz ten unik. Czy widzisz, jak go spychasz w oczach wyobraźni? Ale luźno. Bum, 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 bum. Nie wspinaj się. Z jednej strony nie można się za bardzo odpalać, a z drugiej strony no to już trzeba mieć to świadomość, że zejdziesz z tego oktagonu i co by nie było, będziesz wiedział, kurwa, ostry. Dałem w siebie wszystko. Jestem z siebie zadowolony. Co, zwijamy się? Tak. Jasne. Jak ty się w ogóle czujesz, jak wpierdzielasz same węgla w ogóle? Dobrze. A masz zjazdy takie energetyczne? Mam, no bo tak ma być chyba, nie? No tak, i masz się właśnie... To mam tak, no. Na czym się skupiam? Na tym, żeby zachować równowagę. Super, okay. I psychiczną, i fizyczną. Mam być w idealnej formie i głowie, czyli kontrolować głowę. Jeżeli będę kontrolował głowę, będę kontrolował swoje ciało. Bluza masz? Masz na sobie, to już okej. Okay. Kropeczki są. Skarpety długie masz? Do walki mam. No. Co tam? Pochłosta? Nic, wyjeżdżamy. Prosta k***a. Jedziemy. No już dobrze. Czyli te 500 milionów to tak... Na razie też daleko do tego, więc... Tak? Na razie utrzymujesz taki... Okay. Dobra. I tak, no. Przed walką... Tak mam robić, czy nie? Przestać pić wodę. Dobrze, no. Zgodzimy? Dobrze, nie? Czy to nie? Tak. Ostry! 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 Ale trener się odwalił. Bo ja jestem przygotowany na wszystko, na after od razu. Od razu melasz! Iu? My. Ale jest muzyczka zajebista, co? No. Zajony troszkę, nie? Nie tępy, nie tępy. Ostry. Ale chcesz się ze mną bić? Nie, co? Za bardzo cię lubię. Za bardzo cię lubię, to cię wpierdolę. Dobrze? Czy nie? Tak, tak. A ty? Dobrze. Jak tam? Jest gaz, niektórzy są urodzeni do niektórych rzeczy. Ja wiem! Jesteśmy do wygrywania! To jest ładowanko, co? Czy się zmieniać? Węgle ładuję. Albo upload. Kamień papier nożyce. To jest ładne. Loading. Tak jest. Zbadajmy mnie, czy zdrowy. Czujesz się dobrze? Nie, dobra? Nie, nic nie jest. Lecisz się na tych przewlekach? Jakieś nie. Leki nastały? Nie, nic zero. Spójrz się jeszcze w oczka. Dobra, jest okej. Okay. Dopuszczony jesteś wolny. Dziękuję. Jest pani niesamowita. Miłego dnia? Nie, nasze spróbowanie, pomacę z tego. Jest niesamowity dla mnie, naprawdę. Ty gadałeś z nim, czy nie? No, przez telefon chwilę, ale kurwa, no ty w 2 kilo walczył, kurwa, się dziwi, że się nie chcemy na obcie. Kurwa, przepotężny Krasi. Cześć, Robert, bardzo miło. Cześć, i na górę, ile chcesz ciąć? No ja nie wiem, czy w ogóle je ciąć. Jak uważasz, ciąć się, czy nie? No jak chcesz, to możemy ją zapłosić i ciąć same łokieć. Ja już daję się na siebie, bo ja się na tym nie znam. Tak, żeby zajebać.
się wyglądało. Nie do zrobienia, nie? Nie, kurwa, mać. Będę próbował. Cześć, chłopaki. Lekko do przodu głowy pochyl? Tak. Ale to było mocne. To było dobre, to było dobre. Pożądalu? A ja was! Dobra, ty była ta laska, 310 ma być przebrany. A, no. No. Po co? Nie wiem, jeszcze 12 minut. Prezentacja zawodników, no. I dobra, to idę się przebierać. Spadamy. Mocno. Że gościu, który się bił profesjonalnie, nie? Bije się w fejmie. Fejmie. Się na pierwomodzie. Ale tak żalę już? Jeszcze nie mogę, za szybko. Jeszcze git. Czy oni przychodzą po nas, czy my idziemy tam, bo ty nie powiedziałeś mi. Były takie w chuj, jakieś otwarte. To i tak za jakieś pół godziny, po dwóch parkach. To prezentacja? No. To po co ja tu stoję? Mogę się położyć? Możesz sobie teraz zrobić taką lekką wizualizację znowu planu. No, tak jak wyszło wrażenie, nie, znowu oddechy, dobrze. Tak, krótkie, wiesz, nie, te najważniejsze hasła. Tak, dobrze, do przodu, prawa ręka, góra, dół. Jestem najlepszy z tym robotem. I to sobie, wiesz, wizualizuj i później już sobie odetnij, wiesz, nie, i już sobie tam poleż. Dobrze. Sam walczyć, to te ceremonie, kurwa, otwarcia zaczęły mnie wkurwić, już wiem, czemu zawodnicy tak nas zostały. Wygrywa! Dziwne, że to tak dzieci we dwójkę. To jest dziwne. Trzeba, o właśnie. Dziękuję pięknie. A, windą jechałaś. Przeteleportowałam się. No właśnie, tak się zdziwiłem troszkę. Jesteś mega szybka. Nie mów mojej przeciwnicy, że mam taką umiejętność. Dobrze. O północy na ten moment. No ja nie mówiłem ci. No to a która jest? 3 godziny. Chodź. Idę spać znowu. Jeszcze z pół godzinki takiego lightu i później się zaczynamy tutaj przygotować, żeby wiesz, wejść trochę na ten układ współczucia. Na razie wiesz, cały czas to tonowałeś, wiesz, te emocje, nie? W sobie, a teraz już trzeba. Tak szybko, się tak jeszcze na 3 godziny przed? No takie dwie i pół godziny przed. Dobrze, czy ja mam teraz jeszcze taki posiłek, nie? Bo już później nie będę mógł jeść. Bo ja nie jadłem już od jakichś 2 godzin, to zjem sobie coś na ostatni raz, bo nie? No 3 godziny do walki, to jest ten ostatni i telefon już, jak chcesz coś sobie tam posprawdzać, to teraz, raz, ostatni raz już odkładasz. Tak, no i odkładasz już. I drzwi do walki tym jakby nie na raz wrzut, tylko łyczkami. Na wyczucie, musisz najlepiej to wyczuć. Najlepiej browarem popraw, stary. Będziesz się tam p***a szczypać jakieś... Podoba mi się ten sztab trenerski. Ten sztab mi się podoba. Stary, to jest właśnie taki s***ny pestałkowy, czyli serwisy. Nie, te stary krajówę i do przodu. I ostry albo śmiech. Jak tak trenujecie, to k***a się boją Filipa trochę. A jak wariacie? Mam nadzieję, że Kacper wygra. No, jak już sobie wygra, to będzie f***ane w domu, nie? No, on już nic nie zrobi. On jest na śmieszka, gościa na śmieszka. Ja pierdolę, cię! Dawaj, dawaj, dawaj! Długo walczyliście, nie? Długo walczyliście.
Wykończony jest. Na drugim piętrze? A to. Tak. On nie wchodzi, to nie wejdzie też. Teraz ej, ostry, bo teraz ty patrz. Prosimy jej drogę. Robert Blasek, kiwa, z niezadowoleniem, nie wiem, czy też wypowiedzi zawodnika. Idę, dobra. A z Mierą Siłki, teraz nikt nie wierzy. Młoda twórczyni, dobra, dyskomfort w względzie presji, czyli ucisku, ale po chwili to się rozejdzie, więc się nie stresuj, jesteś w dobrych rękach. Mój znajomy ma ksywę Ostry, nazywa się Ostrowski. Mocno. Walczy na tej gali? Raper? Nie, raper. Notariusz. Prawie to samo. Fajnie robisz tą bułkę taką. Fajnie. Bułeczka taka, żebym zjadł naprawdę. Po to, głodny się zrobił. Nie łamał raz, że... Tak, ale wiesz, nie po prostu zaginęłem na pół, nie? Da radę w prawą rękę mu coś cięższego tutaj dać, żeby... Musisz coś przynieść. Jakieś kamienie. Jakieś żeliwne, nie? Część, nie wiem. Jak tam u ciebie? Jak tam, Kasper? Sprawdzamy tutaj pomanko. Bardzo dobrze. Tak, już wpiliśmy tobą parę kamieni. Ja myślałem, że my mamy szkło. To nie przeszkadza. Okej. Tak ręce trzęsą, co jest? Co? Trochę się zestresowałem, wiesz. Ej, ty chyba osiwiałeś, że chyba ty. No, mocno. No, jeszcze wczoraj nie miałeś takich. Robiamy go, zaraz się odwinie. No, ogólnie mogę wam wyk***** nie? Gotowa. I taka buła. Że tylko do spania, jeden, drugi. Rozgrzany. Nie interesuje mnie to, że łokcie ty nie chciałeś, nie? My chcieliśmy łokcie, ale tylko prawe. To się nie zgodzili. Dobra, wypierdalać. Dobra, nie wszystko. Dobra, no. Dobra, idziemy z tą, że tam napierdoli. Stary, jak założę rękawicę, tam napierdoli. Myślę, że to kwestia 5 minut i to naprawdę. No, jakbyśmy tam dużo postali, to mogłoby być, no. Chłopie, jak ty to zdejmiesz, ej? Kurwa! Trzeba będzie rękawicę rozcinać. Za ile my się bijemy w ogóle? Chłopie, jeszcze 2 godziny. Serio? Nie, no bardziej 4. Nie. A nie, dobra, nie, godzina nie 15. Nie celujcie, tak, a jak przed czasem poleci, wiesz. Ale co, ty chcesz kolejny wyjść? Ci o co? Ja go ochroniciałem, nie? No mogę... Ponow time limit nie, ale tak to mógłbym was wszystkich podalejeć. Co ty, chcesz się na sorze bić? Tak serio, tak jakoś tak... No, on się serio kurwił na nas. Weź się to nie tak dla beki, on się na nas kurwił, no. To dobrze, bardzo dobrze. Pamiętaj, że tejpy były drogie, 10% biorę tylko za wygraną. No, ze mnie się bije. No, zastanawia mnie jego stoicki spokój, kurwa, to jest dla mnie nieporozumienie. Bo ja się bardziej... Ja tam czytałem listę i przeczytałem nazwisko Ostoszki na liście i moje serce przyspieszyło, więc... Nie rozumiem, kurwa, robię. On wychodził na tym, na pokazaniu zawodników, wiesz, że takie kurwa... Tak zupełnie szczerze, jak na niego patrzę, to raczej teraz się chcę sfokusować mocno. Po prostu. Ile jeszcze tego walki? Ile jeszcze tego walki? Jeszcze jedna walka? Co? Pierwsza runda minęła dopiero. Rozbiję ściany, rozciągaj je. Sprint! Teraz w miejscu, znowu, ćwiczenia i zrobimy już tarczę i ten, i taktykę. Na początku cię podogrzewamy jeszcze. Rozbijanie rękawic, poświęcenie, no, umiem się poświęcić, nie? Szatno. No to ci się... A, tak, o właśnie. Musisz mnie zdjąć. Dobra, zaraz wyłączę. Dwie minutki mamy na dwie minutki walki ścianie, bo zobaczymy tarczę. Rotacja. Rozłożyć te ręce. Będę musiał zacząć tańcować. O, ile rozłożyłem, nie? 8. Nóżki, lewy, prawy. Lewy, drugi.
kurwa, mogę z batem. No ja troszkę też. No. Ja troszkę też. Ale jak coś, to nie możemy dać po sobie. Kurwa, tego jebie. Ostatnia dogrzewka. Zdejmij tę bluzę. Środek 10 poskoków, 10 scyzoryk, 10 ścięcia rękami. Ścięcia! Koniec. Jesteś gotowy. Bardziej niż nie będziesz. Pamiętaj, w środku, jak będziesz wchodził do walki, przypomnij sobie, że chciałeś tu być. Oto tu jesteś. Przeczytał jeden z trenerów, albo ze znajomych trenerów, Kacpra, przebrał czerwoną koszulkę, wszedł na chwilę sobie zobaczył i zobaczył, że ja się odwróciłem, że go zobaczyłem i od razu napięcie, zwrotka i wyszedł. Tak? I zastanawiam się, właśnie zobaczę, czy, nie, czy jest w innej koszulce, to wam później pokażę, który to jest, bo wydaje mi się, że to jest ten, od tego trenera Azora, on ma, tak? No to wydaje mi się, że to są ci znajomi od Azora. Nie ma go tu, bo już wyszedł. Bo jak ja się odwróciłem i go zobaczyłem, to wyszedł. A normalnie w czerwonej koszulce wszedł prezes Fen jeszcze na plecach. No, oj, i stary, jak wychodził, to zostały otwarte drzwi, ja podszedłem, żeby je zamknąć, no i wchodził do Kacpra obok wiosarki. Oni są tak usrani, oni nie wiedzą kompletnie, co Ostry może reprezentować sobą, wiesz, co chodzi? Wszyscy chodzą. Nie da się, ale nie da się ustać, siedzieć. No, tak, tak. Szymon chodzi od rana. It's showtime, baby. Jest pierdolony showtime. Jestem pierdolonym mistrzem. To jest niemożliwe. Kasper jest ze strony. A co? A my wyjdziemy.
głowy! Tak! Tak! Dawaj, ostry!
dobry dysk. Brawo, ostry! Brawo. Teraz mam. Nie ma żony były pomiędzy. Pocztele! Tlenu mu zabrakło, pierdolona choroba. Dwa razy, nie mógł wyleżeć, musiał iść. I ani po tej walce nikt mi nie uwierzył. Na trener. Ja ci nie wierzę, bo ja mieszkam z tobą od 3 lat. No, lepiej wygląda się w Jasperie, gdyby było. No wiesz, dużo lepiej. Ty jeszcze będziesz na miasto, wiesz, bo już się nie budzę. Ale co, już się tak? Chodźcie, idziemy na górę. Jest tak jest. Pierd***na. Pierd***na maczną. Tą statuetkę wy***** na świecie, bo ona jest srebrna, nie złota. Przetopinę na coś. Ostro masz, utargowałem, że masz złoty. Najlepszy debiut 2023. Kurwa, trener, no czemu żeśmy nie wygrali? Gratulacje. Gratulacje, bardzo dobrze. Lepszy jest. Nie, no tak to nie. To nie. Dobra, walka, dobry debiut. Ale mówiłem, że tu doświadczenie wygra, nie? Bo to ja wiedziałem, że ty chcesz mnie zamordować, nie? Nie mów więcej, bo ci p***y tu. Zajebana robota, naprawdę ci należy. Zajebana robota, serio. Wszystko zero robisz. I te bomby po prostu tu. Tematy na następne treningi. Zajebana robota, dziękuję. Dziękuję, naprawdę przyjemnie. Zajebana robota, naprawdę panowie. Super.